Cześć kochani, cześć, witam Was środkowo na nowym vlogu. Dziś jest właśnie środa, wzięłam dziś wolny dzień, bo miałam parę spraw do załatwienia. Jest już, jak widzicie, pół do drugiej. Późno zaczynam ten vlog i pogadankę do Was. Ale dzisiaj rano musiałam przyprowadziłam Giuliano na na lotnisku, bo pojechał do Amsterdamu na event taki służbowy i jestem parę dni sama w domu, więc tak i właśnie wzięłam wolny, bo mam parę spraw do załatwienia. Dzisiaj są urodziny mojego siostrzeńca, byłam u niego, bo jest chory niestety, więc mam nadzieję, że nie zaraził mnie niczym, ale musiałam po prostu pojechać, bo 4 latek to trzeba świętować. I co? Jeszcze byłam u fotografa, żeby przywieźć mu hard disk, twardy disk, żeby mi nagrał wszystkie filmiki naszego ślubu właśnie w hard disku, żebym mogła trochę tam się bawić w tym, z tym. I teraz jest czas na lunch, więc tam jest wszystko przygotowane. Zaraz przygotuję sobie jakieś avocado toast i nic. Potem będę miała jeszcze parę spraw do załatwienia, będę musiała iść na strzyżenie kolejne. Jeżeli ktoś chyba z Was się pytał, jakie szczerzenia robię, to ja robię szczerzenia witaminy B12, bo po prostu mam za mało w organizmie, więc żeby szybciej wrócić do formy, to właśnie robię szczerzenia. I tak, niestety. Ale to mało boli, więc jest fajnie. I jeszcze będę musiała iść do lekarza. Na pewno będzie tam kolejka, więc trudno będzie, ale wieczorem mam girls night, bo przychodzą moje koleżanki tutaj na pizzę i będziemy jadły pizzę, gadały sobie, może film oglądałem, nie wiem jak to będzie jeszcze wyglądało. I tak, nic specjalnego, ale chciałam się z Wami trochę dzielić dzisiaj ze swoim dniem i mam nadzieję, że będę miała czas później coś dla Was nagrać, bo w tym tygodniu jakoś źle się zorganizowałam i nie mam żadnego filmiku dla Was, więc trzeba coś nakręcić, żebyście mieli nowy filmik do oglądania. I tak, więc zabiorę się do lunchu, bo jestem strasznie głodna. Już mam gotowy swoje awokado toast. Tutaj mam jabłuszko, które zjem później, bo nie jadłam przekąskę w ciągu rana, więc muszę coś zrobić z tym. Woda i YouTube, bo jak zwykle jestem sama i jem sama w domu, to oglądam YouTube. Więc tak, smacznego! No i znowu w drogę idę, znaczy jadę samochodem. Aha, mi się nie zamknęłam. Jadę samochodem do fotografa i potem na szerzenie. Mi się tego nie chce. Dobrze, zobaczymy się później. Pa! Tak wygląda mieszkanie po imprezie. Tam jeszcze w ogóle w kuchni są
kartony od pizzy. Jutro wszystko wyrzucę. I tak wygląda ścielenie łóżka. Jak mi się nie chce, jestem sama w domu. Tak ścieli łóżko samotna mężatka. Jeszcze w ogóle tam moje rzeczy leżą. Przepraszam, strasznie to wygląda. Więc tak, jestem bałaganiarką. Czas się przyznać. Niestety. Hej kochani, to już 12 w nocy. Czas iść spać. I tak, przepraszam, że już się do Was nie odzywałam, ale po prostu miałam parę spraw jeszcze do załatwienia tutaj w domu. Potem przyszły moje koleżanki, żeśmy się rozgadały jak zwykle, żeśmy zdjęcia oglądały. Miałyśmy film oglądać, ale oczywiście nie oglądałyśmy. Więc tak, już czas iść spać, bo jutro do pracy wracam. Nie wiem, o której będę w ogóle w domu, jutro będzie ciężki dzień. Więc tak, już czas się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że nawet tak niezwykle dziwny ten vlog wyszedł. Mam nadzieję, że i tak Wam się spodobał. Ja już się z Wami żegnam, ściskam, całuję i życzę Wam miłej nocy albo miłego dnia. Do zobaczenia, pa!